Proponuję teraz przyjrzeć się narzędziu Pyro, które umożliwia nam również tworzenie maski, aczkolwiek w całkowicie ręczny sposób. Dzięki temu możemy uzyskiwać nietypowe kształty masek. Pyro działa podobnie jak w przypadku programu Photoshop czy też Illustrator. Mianowicie nanosimy punkty kontrolne, pomiędzy którymi znajdują się poszczególne segmenty ścieżki. Manipulując uchwytami punktów kontrolnych, wpływamy również na kształt ścieżki maski. W rozwijanym menu narzędzia Pyro znajdziemy również trzy inne narzędzia, z którymi również się zapoznamy. Na samym początku proponuję wybrać narzędzie Pyro i przykładowo skorzystać ze skrótu Z, dzięki czemu przełączymy się tymczasowo do narzędzia lubka, przybliżyć konkretny obszar, następnie zwolnić przycisk Z, co spowoduje, iż powrócimy do narzędzia Pyro. Zanim naniesiemy pierwszy punkt, musimy być jednak pewni, iż zaznaczyliśmy właściwą warstwę w panelu Timeline, gdyż jeśli tego nie wykonamy, utworzenie nowego punktu spowoduje utworzenie nowej warstwy kształtu. Tak więc wskazujemy konkretną warstwę, w moim przypadku jest to warstwa numer 4 i nanoszę pierwszy punkt. Tak więc klikam lewym przyciskiem myszy, a następnie trzymając ten przycisk myszy mogę wyprowadzić kursor do góry czy też na dół, tym samym tworząc uchwyty dla tego punktu kontrolnego, które będą w przyszłości definiowały krzywiznę następnego segmentu, czy też pierwszego segmentu, który pojawi się pomiędzy pierwszym punktem kontrolnym i następnym punktem kontrolnym. Aczkolwiek zanim wykonam kolejny krok, przejdę teraz do maski i zmienię kolor, tak abyśmy mogli o wiele wyraźniej widzieć segmenty maski. Dobrze. Po utworzeniu pierwszego punktu mogę teraz utworzyć następny punkt. W tym celu jednak muszę ponownie zaznaczyć maskę w zestawie mask. Tak więc klikam i tworzę kolejny punkt. Skorzystam teraz ponownie z narzędzia Zoom Tool i przybliżę obszar, na którym znajduje się krzywizna. Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze maską sensu stricte, tylko dysponujemy pojedynczym segmentem, który jest pierwszym elementem ścieżki, otwartej ścieżki maski. Tak więc widzimy dwa punkty kontrolne oraz segment. Możemy teraz oczywiście zmodyfikować krzywiznę tego segmentu, aczkolwiek z reguły wpierw budujemy maskę, a dopiero później, korzystając z innych narzędzi, powracamy i modyfikujemy kształt naszej maski. Aczkolwiek ja jednak chciałbym już na tym etapie skorzystać z możliwości, które dają nam uchwyty i zmodyfikować krzywiznę tego segmentu. Przenoszę kursor myszy na uchwyt i zauważymy automatycznie, iż ikona mojego kursora została zmieniona. Następnie klikamy lewym przyciskiem myszy, przytrzymujemy i modyfikujemy krzywiznę segmentu. Tą samą operację możemy przeprowadzić w stosunku do punktu kontrolnego znajdującego się, to znaczy uchwytu drugiego punktu kontrolnego. Zauważymy jednak, iż w tym przypadku modyfikujemy tylko jeden uchwyt, co spowoduje w przyszłości utworzenie ostrzejszego kąta w połączeniu pomiędzy pierwszym i następnym segmentem. Możemy oczywiście modyfikować uchwyty w taki sposób, aby zachować proporcjonalną długość i kąt nachylenia obydwu uchwytów. W tym celu po prostu podczas wykonywanej operacji przytrzymujemy klawisz Alt. Jeśli go zwolnimy, możemy złamać relację pomiędzy obydwoma uchwytami. Po wykonaniu tej edycji mogę teraz skorzystać z klawisza spacji, przenieść obrazek i kontynuować budowanie ścieżki, która będzie podstawą maski. W moim przypadku jednak nie będę budował kompletnej maski, która objęłaby całą postać, tylko stworzę bardzo szybką maskę obejmującą, powiedzmy, udo
modelki. Nakładanie punktów wraz z przytrzymanym lewym przyciskiem myszy to podstawowa technika budowania kolejnych segmentów maski za pomocą narzędzia pióro. Możemy jednak wykorzystywać tylko kliknięcie lewego przycisku myszy, dzięki czemu będziemy tworzyli ostre kąty pomiędzy poszczególnymi punktami. Pamiętajmy jednak, iż zawsze możemy wykorzystać odpowiednie narzędzia do zmodyfikowania tych punktów kontrolnych w taki sposób, aby mogły one tworzyć krzywiznę. W ten sposób doszedłem do miejsca, w którym mogę zamknąć już ścieżkę, tworząc tę samą maskę. Dlatego ostatnie kliknięcie przeprowadzę na punkcie kontrolnym, który był utworzony jako pierwszy. Jeśli zresztą przeniesiemy kursor narzędzia pióro w okolice tego punktu, zauważymy, iż pojawiła się ikona zamkniętego koła, która symbolizuje właśnie zamknięcie ścieżki. Dobrze, zanim jednak to zrobię, oddalę obraz, abyśmy mogli zobaczyć, w jaki sposób przełoży się to na wygląd naszej kompozycji. Tak więc klikam w celu zamknięcia ścieżki. W ten sposób utworzyłem maskę na bazie ścieżki, którą wygenerowałem narzędziem pióro. Ta maska dysponuje tymi samymi właściwościami, z którymi już zapoznaliśmy się w poprzednich rozdziałach, oraz tymi samymi możliwościami związanymi z animacją maski w czasie. W taki sposób z grubsza prezentuje się budowanie maski za pomocą narzędzia pióro. Zanim przejdę jednak dalej, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na kilka ciekawych technik, czy też powiedzmy udogodnień. Cofnę ostatnią operację, wykorzystując Ctrl-Z. Następnie wykorzystam lewy klik myszy, aczkolwiek przytrzymam kursor myszy i wykorzystam przycisk spacji. W ten sposób możemy przemieszczać punkt kontrolny, zanim jeszcze go utworzymy na stałe. Jeśli wybierzemy konkretną pozycję dla tego punktu, zwalniamy przycisk spacji i lewy przycisk myszy. Dobrze, proponuję skorzystać z Ctrl-Z i chciałbym teraz pokazać dwa inne sposoby zamykania ścieżki. Możemy zamknąć ścieżkę, klikając dwukrotnie narzędziem pióro, co automatycznie spowoduje wygenerowanie ostatniego punktu kontrolnego i zamknięcie ścieżki. Dobrze, proponuję znowu skorzystać z Ctrl-Z i przyjrzeć się następnemu sposobowi zamykania ścieżek. W tym celu klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy maski i ścieżki kształtu, a następnie komendę zamknięta. Lub korzystamy z tego samego polecenia w rozwiniętym menu Layer i to samo pod menu. Spróbujmy teraz przyjrzeć się sposobom modyfikacji ścieżki, mając aktywne narzędzie pióro. Przykładowo, skupmy się na pierwszym punkcie kontrolnym. Jeśli przeniosę kursor z narzędziem pióro na ten punkt kontrolny, pojawi się charakterystyczna ikona minus. Kliknięcie spowoduje usunięcie tego punktu kontrolnego z ścieżki, aczkolwiek nie spowoduje to usunięciu maski. Dobrze, skorzystam z Ctrl-Z. Jeśli ten sam kursor narzędzia pióro przeniosę na segment, zauważymy, iż pojawi się ikona plus. Dzięki temu będziemy mogli dodać kolejny punkt kontrolny do istniejącego segmentu. Tak więc klikamy, przytrzymujemy lewy przycisk myszy i możemy wyprowadzić uchwyty. Lub po prostu klikamy. Jeśli przytrzymamy skrót Alt i przeniesiemy teraz kursor na punkt kontrolny, zauważymy, iż ikona naszej myszy zmieniła się na narzędzie, które znajdziemy również w rozwijanej liście pióro, czyli konwersja punktu kontrolnego. Dzięki temu narzędziu możemy wyprowadzić nowe uchwyty w odniesieniu do istniejącego już punktu kontrolnego.
W ten sposób poznaliśmy trzy pozostałe narzędzia, czyli dodawanie punktów kontrolnych, odejmowanie punktów kontrolnych i konwersja tych punktów. Chciałbym jednak jeszcze pokazać inny sposób edycji punktów. Przykładowo, jeśli chcemy przemieścić sam punkt, musimy skorzystać oczywiście z narzędzia Selection Tool. Możemy przytrzymać przykładowo skrót V, przyłączając się tymczasowo do tego narzędzia, aczkolwiek uważam, iż o wiele lepiej jest zapamiętać skrót Ctrl. Tak więc przytrzymujemy Ctrl i wskazujemy konkretny punkt kontrolny, co spowoduje automatyczne przeniesienie się do narzędzia Selection Tool. Następnie możemy kliknąć i przesuwać punkt kontrolny, wpływając na towarzyszące mu segmenty. Na sam koniec chciałbym jeszcze przedstawić dwie sytuacje. Proponuję usunąć maskę i wybrać narzędzie pióro, czyli skrót G. Następnie utworzyć pierwszy punkt kontrolny, aczkolwiek w tym przypadku proponuję kliknąć lewym przyciskiem myszy, wyciągnąć uchwyty, a następnie skorzystać ze skrótu Shift, dzięki czemu możemy przemieszczać uchwyty o 45 stopni. Następnie proponuję utworzyć kolejny punkt kontrolny, również mając przytrzymany Shift, tak więc przytrzymujemy Shift i klikamy. Wykorzystując ten skrót możemy tworzyć segmenty o bardzo regularnych kształtach. Jeśli jednak przykładowo zdarzy nam się odznaczyć maskę, klikając na innym elemencie w panelu Timeline, a następnie powrócimy do naszej maski i skorzystamy z narzędzia pióro, okaże się, iż po prostu utworzymy następną maskę. Istnieje jednak sposób na to, abyśmy kontynuowali tworzenie ścieżki w taki sposób, aby zamknąć ją, co spowoduje utworzenie maski sensu stricte. Tak więc wykorzystuję Ctrl-Z, następnie wybieram narzędzie Selection Tool. Zauważymy, iż klikając na nazwie mask 1, po prostu zaznaczyliśmy obydwa punkty kontrolne. W celu kontynuowania tej ścieżki musimy po prostu zaznaczyć ostatni punkt kontrolny. Tak więc wskazuję ten punkt, wybieram narzędzie pióro, i kontynuuję rysowanie ścieżki. Aby zamknąć ten rozdział, chciałbym jeszcze tylko pokazać jedną opcję, mianowicie włączenie Roto Bezier, którą znajdziemy w górnej części interfejsu After Effectsa. Tak więc aktywujemy narzędzie pióro i zaznaczamy opcję Roto Bezier, co umożliwi nam utworzenie ścieżki, a w konsekwencji maski, w oparciu o technikę Roto Bezier. Roto Bezier to nic innego jak automatyczne obliczanie krzywizn pomiędzy poszczególnymi punktami kontrolnymi. Tak więc w tym przypadku After Effectsowi oddajemy do dyspozycji wszystkie obliczenia, które są związane z krzywiznami segmentów, które to krzywizny są tworzone w oparciu o odległości i pozycję punktów kontrolnych między sobą. Edycja ścieżki typu Roto Bezier jest podobna do edycji regularnej ścieżki, tak więc możemy dodawać i odejmować punkty kontrolne. Możemy także skorzystać ze skrótu Alt, kliknąć na wybranym punkcie kontrolnym i wpływać na kąt pomiędzy dwoma segmentami, które stykają się w jednym punkcie kontrolnym. Ścieżki i maski Roto Bezier kończą ten rozdział. Z mojej strony chciałbym życzyć powodzenia i cierpliwości przy tworzeniu niestandardowych masek i do usłyszenia w następnym rozdziale.